Słuchajcie, mamy naprawdę bardzo wielu gości. Mamy gości nie tylko z Katowic, mamy gości z Beskidu, mamy gości z Zarzeki. Dla nich mam małe ostrzeżenie. Proszę wyłączyć telefony, bo się wam roaming włączy. Jesteście za granicą. A szkoda, jak tak na ciebie patrzę, tak mi blikujesz mi tak do oka. Normalnie wyglądasz jak las kugla. Chciałbym powiedzieć tłumaczenie do tych z Zarzeki, jak bombka. Ja seks bombka. Choinkowo. Seks bombka choinkowo. A ja jak się tak na ciebie, Krysiek, patrzę, dzisiaj masz bardzo fajny ancyk, obróć się. Słuchajcie, jest taki projektant mody, co projektuje ino dla Krzysia. Nazywa się Calvin Klein. A ja, słuchając zespołów, które tu występowały, że się zastanawiał, jak powstało jodlowanie. I że przeczytał w encyklopedii, że jodlowanie powstało wtedy, jak jeden Austriok jechał na kole z rurką i mu pedala ujechała. Wiesz co, Krzysiu? Tak jeden hop zadzwonił na taką bardzo drogą, wiesz, hotline. Wiesz, co to jest hotline? Ty wiesz, bo ty jesteś młody. Ciepłolinia. Ciepłolinia z seksem, nie? Ale drogo, nie? I dzwoni, a tamta dziążka odbiera i go do... Hi, wypełnię każde twoje życzenie. On go do ja, to oddzwoń do mnie. Widzę, że się państwo dobrze rozkręciliście. To chcę was się spytać, czy pamiętacie jeszcze stan wojenny? W stanie wojennym do masoża na szopienicach przyszedł chłop i się pytał: panie, macie hoki myte? Co? Hoki czy macie myte? No pewnie, że myte, już zamykamy. No dobra. Przyszedł na drugi dzień: hoki macie myte? Myte. Trzeci dzień i tak przychodził cały tydzień. We wtorek jak przyszedł: hoki macie już myte? Nie, nie mamy. Pa, do dobra, wykręćcie mi dwa na rosół. Przyszedł Alois Blank po nagu do roboty i kolegi go dają: Alois, ty masz chyba IP, jak ty możesz po nagu do roboty przychodzić? Mówi: ja wczoraj, że był na palandze, nie? Tam światło zgasło, nie? No i wszyscy się zablikli do naga i baby powiedzieli: hopy, no to do roboty. No to ja przyszedł. Ozimek to jest taka miejscowość niedaleko jeziora, kaj większość młodych ludzi ze Śląska uczyło się życiu, czyli koło Turawy. Do Turawy się jeździło po sprzęty, które pomagały te życie poznać. A moja cera kiedyś też pojechała pod namiot do Turawy. Ja się strasznie bał, bo ja wiedział, co się tam wyprawiał. Posłała mi list: za tydzień, tato, niepotrzebnie, żeś się stresował. Bawimy się jak damy. Jak nie domy, to się nie bawimy. Tak? Słuchajcie, nie myślcie, że Ślązok jest taki niedokształcony i niedorobiony. My realizujemy po całym świecie. Ostatnio kiedy to byli, Krzysiek? No, w Kanadzie my byli, tak. No, nad Niagarą. Ja, Niagara my widzieli, powiem wam. Ja miał w Niemcach w ustępie większy szpilong, lepszy niż ta Niagara. Słuchajcie, ale oni mi go dali, że ja przyjechałam na Niagara przepukać się szpara, ale to się wytnie oczywiście. Ja bym chciała powiedzieć, że tak jeden Ślązok... Chodzi ci, Asiczko, o... O ta szpara, ten tu, o ta szparka mi chodzi. No, że dzisiaj nie mam dekoltu, to jej nie widać. Słuchajcie, tak jeden Ślązok był w Paryżu, nie? Bo ja w Mgodu, realizujemy. Przyjeżdża na Zod, wiesz, i go do kolegowi tak, go do ty, kule, siedza się w takim bistro, wiesz, i przyszła ta kolaska, się siedła kole mnie, nie? A ja po francusku, wiesz, ani trochę, że nic nie liznął, nie? I tak z tego francuskiego i sobie... I tak my się wszystko rysowali, nie? I najpierw ona mi namalowała kieliszek, to ja się skapnął, że ona się chce napić. Potem mi namalowała talerz, to ja się skapnął, że ona chce jeść, to jej postawił fajny obiad, nie? Ty, a potem mi ta motyka namalowała łóżko. Skąd ona wiedziała, że ja jest stolusz? Powiem krótką anegdotę, jak Eskimos przyszedł do baru. Stował przed tym barem i godo do tego szynkorza: whisky! A u godo z lodem, a chcesz w ryj? Słuchajcie, jest takie miejsce na świecie, które możemy nazwać naszą małą ojczyzną. Jak wiecie, ja dzisiaj lat mieszkałam w Niemczech. Wiecie, za czym ja najbardziej tęskniłam? Za brudnym dworcem w Świętokrowicach. Naprawdę, ja marzyłam o tym zapachu, słuchajcie. Powiem wam, że ja się w tych Świętokrowicach urodziłam, dla tych, którzy nie wiedzą. To jest, ja się urodziłam w takim trójkącie bermudzkim. Świętokrowice, Lipiny, Chropaczów. Ale jak tam się ktoś już urodzi i przetrwa, no to wygląda tak jak ja. Słuchajcie, coś strasznego, co się z Aśką dzieje. Wyobraźcie się, że Asia jest krowa. Nie, słuchajcie, tak daleko wyobraźnia nikt nie sięgał. Po prostu zwierzę, krowa, no. Asia, krowo. Czemu się tak czynisz? Bo mam dzisiaj urodziny. I co z tego? Będę miała torta z galaretą.
No to co? Muszę się do tego zrobić bitą śmietana. Po prostu torta z galaretką i ze szlagzaną. Obawiam się, że normalnie już też ci się ubiło.